Tomasz Szczepański, przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Grzegorz Ćwik, członek władz Stowarzyszenia Niklot i redaktor naczelny miesięcznika Szturm. Adam Seweryn, Obóz Narodowo-Radykalny. Tak, jest na pewno lepiej niż było, ponieważ przypominam, że w 2015 roku liczba żołnierzy polskich mogła się zmieścić na bardzo dużym stadionie. Mówię o tych żołnierzach w linii. Tak? Teraz mamy zarówno pod względem powiększenia osób w służbie czynnej, jak i pod względem inwestycji w sprzęt. Mamy przez te minione 8 lat daleko idącą poprawę, aczkolwiek to nie jest i nie może być stan docelowy. Ten stan docelowy moim zdaniem to jest próba osiągnięcia tego, co zresztą bardzo często spotyka się w społeczeństwach osiadłych. Jest zawsze 1% osób żyjących, to jest pod bronią. W naszym wypadku, jeżeli mówimy o 38 milionach obywateli, teoretyczny stan docelowy to te 380 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej, w służbie stałej. No ale to jest jakiś taki stan, można powiedzieć, pożądany. Natomiast zdaję sobie sprawę z trudności w osiągnięciu tego stanu pożądanego. Proszę bardzo. To by trzeba sobie zacząć od takiego pytania pomocniczego, a jaki powinien być ten stan Wojska Polskiego? I wtedy możemy sobie porozmawiać na jakim etapie realizacji tego pomysłu i tego celu jesteśmy. Dla mnie zadaniem Wojska Polskiego podstawowym, najważniejszym jest przygotowanie się do ewentualnej i bardzo prawdopodobnej wojny z Rosją. Sytuacja na Ukrainie, sytuacja na granicy z Białorusią, polityka Rosji, która od roku 1999 jest bardzo konsekwentna i systematyczna i dąży do odbudowania swojej strefy wpływów. To są znaczy strefy wpływów z okresu Związku Sowieckiego i Imperium Rosyjskiego, to są cele artykułowane przez rosyjskich decydentów in expressis verbis, więc tutaj nie jest żadna jakaś głęboka analiza, oni wprost mówią, że chcą odbudować ten stan rzeczy. No, odbudować ten stan rzeczy w przypadku Ukrainy czy Polski można tylko za pomocą, przynajmniej teoretycznie tylko za pomocą agresji zbrojnej, a więc Wojsko Polskie musi być zdolne do dwóch rzeczy tak naprawdę, to znaczy do postawienia zbrojnego oporu, skutecznego zbrojnego oporu Rosji i do zadania decydującego ciosu. Bo naszym celem nie jest doprowadzenie do stanu takiego, że będziemy prowadzili, tak jak teraz Ukraina, wojnę przez x lat, która zrujnuje nasz kraj i doprowadzi do wyludnienia emigracyjnego. I wydaje mi się, że tutaj jesteśmy lepiej, w lepszym momencie niż 10 lat temu, natomiast jest cały czas niedostateczny stan z kilku względów. Po pierwsze ze względu na stan bojowy, to znaczy jednostki są w lepszym stanie, natomiast cały czas okresy mobilizacyjne, stan obiektów szkoleniowych, a przede wszystkim rezerwy sprzętowe są bardzo niskie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mieć określoną ilość czołgów, rakiet czy samolotów w linii. To chodzi o to, żeby mieć całe zaplecze do zaopatrzenia tego, a także do uzupełnienia strat. Widzimy na Ukrainie, że najnowocześniejsze nawet czołgi, czy Leopardy, czy Challengery, czy T-90, są niszczone, niejednokrotnie są niszczone z użyciem sprzętu 100 czy 1000 razy mniej wartościowego, tak? Mówię tu o granatnikach na przykład, niż koszt takiego sprzętu. Także na pewno tu wysoko trzeba ocenić zakup odpowiedniej ilości sprzętu przez poprzedni rząd, a zwłaszcza bym tutaj zauważył jedną rzecz, która jest bardzo korzystna, pożądana i mam nadzieję, że obecna władza jednak nie będzie tutaj niczego wypłycać, mianowicie zakup wyrzutni HIMARS. Wyrzutni HIMARS w sposób masowy, mówimy tutaj o zakupie ponad 500 wyrzutni, więcej niż mają Stany Zjednoczone. Dla Polski w obecnej sytuacji to jest prawdopodobnie jedyny sposób na wyrównanie zagrożenia jądrowego. To znaczy, jeżeli Rosja jest w stanie stworzyć zagrożenie jądrowe dla Polski użyciem broni taktycznej na linii frontu, to jedynym w moim rozumieniu game changerem, który zmienia sytuację i pozwala nam na tej drabinie eskalacyjnej przejąć inicjatywę, jest uzyskanie ogromnej ilości wyrzutni HIMARS i rozstawienie tego wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim. Zagrożenie likwidacji Kaliningradu i wszystkiego, co ma mundur i mówi po rosyjsku w tym obwodzie, jest czymś, co faktycznie zmienia reguły gry, bo otwiera cały kierunek uderzenia na
na Rosję ze strony północno-zachodniej, jeśli chodzi o NATO. No, mówimy tu o wojnie koalicyjnej, bo Polska jest członkiem NATO. Na pewno jest bardzo dużo do zrobienia. Na pewno trzeba wyrównać braki w uzbrojeniu, braki w wyszkoleniu, ale przede wszystkim ilość wyszkolonych żołnierzy oraz zastanowić się, jak stworzyć odpowiedni stan rezerw. Obecna wojna jest wojną masową, to znaczy o ile zaczynały ją armie generalnie zawodowe, to obecnie są to armie masowe o dużo większym zagęszczeniu i żołnierzy, i sprzętu na kilometr frontu w stosunku do 24 lutego. No i jeszcze właściwie takie dwie rzeczy bym tutaj zauważył. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby Wojsko Polskie zostało odseparowane od jakichkolwiek wpływów szarlatanów pokroju lewicowo-liberalnych, zwolenników otwierania granic, polityki przyjaźni wobec nasyłanych przez Łukaszenkę imigrantów. A druga rzecz, bardzo ważne jest to, żeby stworzyć w Polsce klimat polityki pozytywnej militaryzacji. To znaczy takiej militaryzacji jak przed wojną, czyli naród gotowy nie tyle do agresji, bo tutaj nikt tej agresji nie postuluje i nie chce, ale naród gotowy do walki, ale gotowy też w sposób merytoryczny, czyli wyszkolony i świadom swoich praw i możliwości. Dziękuję. Więc jeśli chodzi o moją odpowiedź na pierwsze pytanie, ja bym powiedział w dużym tak uproszczeniu, że jest trochę lepiej niż było te kilka, może kilkanaście, 20 lat temu. Natomiast dalej bym nie powiedział, że stan Wojska Polskiego jest zadowalający, czy nawet dostateczny. Tak bym surowo to ocenił. Po pierwsze, co się zmieniło na lepsze przez cały okres trwania tej trzeciej, czwartej czy trzeciej i pół Rzeczypospolitej, należy powiedzieć, że Polska dorobiła się, Wojsko Polskie dorobiło się trochę wysoko wyszkolonej kadry. Tu mówię głównie o wojskach specjalnych, po części też i innych rodzajów wojsk. Następnie takim zmianą pozytywną jest na pewno powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. No i jak też również, podobnie jak kolega, pozytywnie oceniam zakupy nowoczesnych rodzajów uzbrojenia dokonane przez rząd PiS-u. Natomiast moja uwaga jest taka, że szkoda, że dopiero decyzje o tych zakupach były w trakcie trwania już wojny na Ukrainie, skoro Polska miała wiele lat pokoju względnej prosperity gospodarczej, kiedy można było tych pieniędzy na wojsko wydawać więcej. No i to właściwie jest wszystko, co na temat tego pytania chciałem powiedzieć. Dziękuję. Politykę obronną dotychczasowych rządów III RP. Właściwie to ciężko mówić o jednolitej polityce tych rządów, a w przypadku kilku rządów właściwie często można mówić o braku takiej polityki. To była pewna taka wypadkowa, pewnego spadku, czy mienia spadkowego po okresie PRL-u, pewnych wymogów, jakie musieliśmy spełnić, wstępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego i od półtora, prawie dwóch lat pewnych skutków mentalnych i politycznych trwającej wojny. No na pewno doprowadziliśmy do tego, że Wojsko Polskie z jednej strony stało się nowocześniejsze, no, a z drugiej strony stało się mniejsze. Tak? Już powiedzieliśmy, że to wojsko jest zdecydowanie za małe. Wojsko Polskie, już wiemy dzisiaj, to jest jakby niepodlegające dyskusji, że to wojsko jest wojskiem, które szykować się musi, szykuje do wojny. Tak? Nie do likwidacji skutków powodzi, do walki z imigrantami, którzy szturmują granicę, tylko do walki z drugą, mimo wszystko, największą armią świata. Tutaj właściwie ciężko mówić o pewnej konsekwentnej polityce, na przykład jeśli chodzi o sprzęt. Bo ten sprzęt z jednej strony to jest bardzo istotny element, to czym dysponuje armia. Są takie rzeczy, w których zrobiliśmy dość duży postęp, bo mimo wszystko zakup F-16 w stosunku do MiG-29 to jest postęp. Wyposażenie Armii Polskiej w Leopardy w stosunku do bardzo słabych T-72 i niewiele lepszych PT-91 to też jest postęp. No ale w przypadku na przykład wozów pancernych, w przypadku samolotów wsparcia, helikopterów, no jest tutaj można powiedzieć dramat, łącznie z tym, że w przypadku zaplecza równamy tu niestety do średniej natowskiej, ta średnia natowska jest bardzo kiepska. Mówię tu na przykład o tym, że Polska od dłuższego czasu dla swoich helikopterów bojowych nie dysponuje sprzętem rakietowym. To znaczy nasze Hindy MiG-24 posiadają tych rakiet w stanie bojowym na dwa dni i nie są w stanie już nawet ćwiczyć użycia tej broni, bo po prostu nie mamy egzemplarzy, a ostatnie egzemplarze, że te rakiety są cały czas rakietami rosyjskimi, więc od dłuższego czasu ich nie kupowaliśmy. Takich
aspektów, tak samo w ramach powiedzmy polityki związanej z obroną przeciwlotniczą, obroną przeciwrakietową. My dzisiaj widzimy, jakie to ma duże znaczenie. Używając umiejętnie rakiet dalekiego zasięgu czy średniego zasięgu, bo Rosjanie musi wobec Polski używać rakiet dalekiego zasięgu, można bardzo konkretnie zrujnować funkcjonowanie państwa. A też z drugiej strony ciekawe, akurat jeśli chodzi o Kijów, początek wojny pokazał, że tam obrona przeciwlotnicza działała bardzo dobrze. Akurat w tym jednym miejscu większość rakiet, do dzisiaj zresztą tak jest, była i jest przechwytywana przez ukraińską OPL. Na pewno brakuje, czy problemem na pewno są te rządy, bo tak jak powiedzieliśmy, za rządów PiS-u troszeczkę lepiej się pozmieniało, natomiast przykładowo rządy Platformy Obywatelskiej, która niestety być może do tego będzie chciała nawiązać, te 8 lat, no właściwie to była próba tak naprawdę częściowej likwidacji Wojska Polskiego, likwidacji wielu jednostek, skadrowania ich do stanu właściwie takiego, jak można by powiedzieć, miała Reichswehra w roku 19 po ograniczeniach Traktatu Wersalskiego. No, w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego to chyba nie o to chodzi. Także reasumując, ta polityka zrealizowała takie najbardziej elementarne założenia pod tytułem, żeby posiadać tą siłę zbrojną i żeby ona posiadała jakąkolwiek manewrowość i operatywność. Natomiast jest bardzo negatywna ta ocena w kontekście przygotowania do działań zbrojnych. Znaczy, polska armia myślę, że nie byłaby w stanie zrealizować nawet 10-20% tego, co zrealizowali Ukraińcy półtora roku temu. Dziękuję. Tak więc po pierwsze uważam, że no, polityka obronna kolejnych rządów III Rzeczypospolitej postawię taką tezę, że to była polityka pacyfistyczna i właściwie zamiast dążyć do rozwoju wojska, to kolejne rządy chwaliły się wręcz tym, że są obcinane wydatki na obronę narodową. No, no ogólnie takie podstawowe błędne założenia przyjęto po pierwsze w ślad za amerykańskim politologiem Francisem Fukuyamą stwierdzono, że nastąpił koniec historii. Te wszystkie masowe media pisały pod koniec lat 90. czy też około roku 2000, że tak naprawdę nastąpił koniec historii, więc w Europie nie będzie wojen. No nie no. Najnowsza historia pokazała nam, że wojna w Europie pełnoskalowa trwa. Następnie drugi olbrzymi błąd to było moim zdaniem ustawienie kierunków reform Wojska Polskiego pod kątem włącznie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to ogromny błąd, gdyż to, co kolega zauważył, Polska ze swoim położeniem geopolitycznym powinna budować takie wojsko i taką infrastrukturę okołowojskową, które nadawałyby się do prowadzenia wojny obronnej z Rosją, ale również ze zwasalizowaną przez Imperium Rosyjskie satrapią białoruską, tak bym to nazwał. Mowa tu oczywiście o Białorusi pod rządami Łukaszenki. Natomiast w moim odczuciu Wojsko Polskie bardziej było reformowane pod kątem bycia jak gdyby korpusem ekspedycyjno-posiłkowym na potrzeby prowadzonych przez Stany Zjednoczone, całkowicie bez sensu zresztą wojen, takich jak w Iraku czy w Afganistanie na przykład. Natomiast, no, to jak powiedziałem jeszcze we wcześniejszym pytaniu, są też pewne pozytywy, które ja dostrzegam, jak między innymi prowadzenie nowocześniejszego zachodniego sprzętu bojowego, czy też powołanie nowych rodzajów wojsk, według mnie potrzebnych bardzo. Natomiast zwróciłbym też uwagę na to, że od momentu trwania wojny na Ukrainie taką właściwie jedną z głównych kart propagandowych PiS-u jest tutaj polityka taka no, medialno-prowojskowa, ale też trzeba powiedzieć, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, przez te wcześniejsze lata pokoju całkowicie nie zostały wykorzystane na budowę, na rozbudowę wojska. Na koniec jeszcze zwróciłbym uwagę na duży problem, duży minus pod kątem właśnie potencjalnej jakiejś wojny obronnej. W ogóle minus problem przy formowaniu doktryny obronnej dla Polski. No, mowa tutaj o prawie całkowitym braku wyszkolenia wojskowego cywilów, jak również braku formowania wyszkolonej rezerwy dla Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Tak, jak słusznie zauważył tutaj mój przedmówca, elity III RP w Masiu wierzyły w koniec historii i likwidowały nie tylko Wojsko Polskie, ale nasze zdolności obronne także. Tworząc model armii ekspedycyjnej, ona miała być na skutek wejścia do NATO oczywiście trochę nowocześniejsza niż ta PRL-owska, ale miała to być armia przewidywana do wsparcia interwencji sojuszniczych, a nie przewidywano do tego, że tu na miejscu będzie potrzebna
w dużej skali. Bardzo złą rzeczą moim zdaniem była likwidacja poboru powszechnego, ponieważ pozbawiło, zresztą to podnosili moi przedmówcy także, pozbawiło to armię rezerw. A jeżeli mówimy o pełnoskalowym konflikcie, no to oczywiście pojawia się problem rezerw. Pozbawiło to również społeczeństwo pewnych umiejętności, które nabywa się w toku służby zasadniczej, które potem już powiedzmy zostają. I jeszcze, gdy już mówimy o polityce obronnej, to trzeba pamiętać, wojsko jest tą siłą wyciągniętą z narodu, jak to formułuje Konstytucja 3 maja, czyli jego jakość zależy także od jakości narodu na tym odcinku. I tutaj 30 parę lat III RP oznaczało nastawienie takie antywojskowe, nie powiedziałbym nawet pacyfistyczne, ale generalnie antywojskowe, antymilitarne w większości elit. To jest komplementarne z nastawieniem kultury zachodniej, liberalno-hedonistycznej, z optymizmem antropologicznym. No i skutki oczywiście tego są też i takie, że jeśli celebrytka tutaj nomina sunt odiosa, to może nawet nie będę cytował nazwiska, publicznie mówi, że jeśli zacznie się jakiś konflikt, to ona natychmiast ucieka, cytując, z tego kraju i nie zostaje żadną tam sanitariuszką ani kimś takim, prawda, to i ta celebrytka jest akceptowana w tym świecie elit, które nadają ton, do którego aspirują masy. Przykład jeden z wielu. Nie było aż do czasów drugiego rządu PiS-u pewnego wsparcia postaw proobronnych w społeczeństwie. Przypomnijmy sobie, jak pewien drobiazg, jak rząd PiS-u zaczął organizować defilady na 15 sierpnia. To komentarze Gazety Wyborczej czy tam środowisk liberalnych były takie ironiczne, no, że to jest wiadomo niepotrzebne, prawda, machanie szabelką i tak dalej, i tak dalej. I takich przykładów można podać bardzo dużo. To się oczywiście zmieniło na skutek i innej polityki, i na skutek także obserwacji tego, co się dzieje za naszą południowo-wschodnią granicą, ale to też wymagałoby zmiany i oczywiście rząd liberalny, który powstanie niebawem, takich zmian naturalnie nie dokona, a raczej możemy spodziewać się zupełnie innych, ale polityka obronna to nie jest wyłącznie armia, ale to jest także społeczeństwo. Przyszły rząd narodowy musi zmienić nastawienie społeczeństwa do obronności w duchu zmilitaryzowania tego społeczeństwa. Dziękuję. Tak więc, uważam, że Wojska Obrony Terytorialnej były ogólnie dobrym pomysłem. Oczywiście można dyskutować nad tym, czy można było ten projekt lepiej jakoś zorganizować, lepiej urządzić. Może w takie szczegóły tutaj jak kwestia wyszkolenia czy wyposażenia nie będę wchodził, gdyż nie jestem od tego ekspertem, ale sama idea stworzenia rodzaju wojsk złożonego z systematycznie szkolących się ludzi, będących na co dzień cywilami, jest rzeczą dobrą i według mnie bardzo potrzebną sytuacji, jeśli tworzymy wojsko pod kątem doktryny wojny obronnej, a nie jakiejś armii właśnie ekspedycyjnej. Następnie co do drugiej części pytania, tak, ja uważam, że szczególnie w sytuacji, kiedy można powiedzieć, że hybrydowa wojna z Rosją i Białorusią już trwa, bo myślę, że tutaj wszyscy słuchacze tego kanału akurat to auditorium wie dobrze o tym, że grupy nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej to nie są po prostu biedni ludzie, którzy tam trafili własnym sumptem, tylko po prostu przerzucany przez służby specjalne czy Rosji, czy Republiki Białorusi grupy takiej, a nie innej ludności mające za zadanie dokonać destabilizacji sytuacji w Polsce i chociażby w kontekście ewentualnych działań przeciwdywersyjnych wzdłuż granicy. Uważam, że rola takich akurat rodzajów wojsk, jak Wojska Obrony Terytorialnej jest
jak najbardziej istotna. Jak również w najgorszej sytuacji, gdyby Polska brała udział w wojnie pełnoskalowej, no to myślę, że na pewno większy sens byłby udziału czynnego w tej wojnie ludzi, którzy służą już w tym WOT-cie, którzy jakoś to szkolenie systematycznie przyjmowali, którzy jakoś są już pogrupowani, jakoś usystematyzowani, niż liczenie na to, że rezerwistom, który poradził sobie na polu bitwy, czy też w innego rodzaju działaniach w toku wojny obronnej, będzie człowiek, który nawet jeśli to szkolenie wojskowe miał w ramach służby zasadniczej, to odbyło się ono wiele lat temu i od tej pory nie ćwiczył nic i nie był wyszkolony. Więc reasumując, Wojska Obrony Terytorialnej uważam za coś w Polsce niezwykle potrzebnego. Dziękuję bardzo. Wojska Obrony Terytorialnej są oczywiście bardzo potrzebną komponentą naszej armii. Tutaj mój przedmówca zwrócił uwagę, że mogą być uzupełnieniem w zakresie zadań ochrony granicy, no jako te jednostki, które są stamtąd, gdzie te zagrożenie obecnie się dzieje i powiedzmy znają swój teren. I tylko chciałbym uzupełnić, że pomysł stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest starszy niż rząd PiS-u. W latach 90. Leszek Moczulski opublikował broszurę, w której postulował stworzenie takiej, że on to nazywał inaczej, ale sens był taki, że to miały być wojska obrony terytorialnej właśnie. Także idea nie jest wcale rzeczą nową i bardzo dobrze, że została ona zrealizowana. Ocenić trzeba oczywiście pozytywnie. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy krajem bez stałej służby wojskowej, no to bo Wojska Obrony Terytorialnej są takim pewnym remedium na to, gwarantującym, że pewna dodatkowa liczba ludzi niż tylko ludzie związani z wojskiem zawodowym będzie posiadała elementarne przeszkolenie. Ja tu powtórzę, zresztą chyba to mówiłem, ale też ostatnio koledzy mnie gościli w Krakowie. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, poza wojskiem zawodowym i jednostkami obrony terytorialnej, wojsko ukraińskie, czy państwo w ogóle ukraińskie było świadkiem ogromnej mobilizacji społecznej. Ludziom w Kijowie, w wielu miejscowościach rozdawano dziesiątkami tysięcy broń automatyczną, granatniki, sprzęt wojskowy. Ale co to oznacza? To znaczy, że określona grupa ludzi potrafiła go używać. To znaczy, określona grupa ludzi, całkiem zresztą spora, potrafiła korzystać elementarnie z karabinu automatycznego, potrafiła czy znała rozkazodawstwo, składanie meldunków, służbę wartowniczą, etc. I druga rzecz, obrona terytorialna ewidentnie pokazuje, że w określonych warunkach, w wyspecjalizowanych zadaniach, na przykład jak szybkie uderzenia na tyły wojsk zostających w tyle, sprawdza się bardzo dobrze. Tu nie trzeba jakiegoś super specjalnego wyszkolenia. Wystarczy tak naprawdę umiejętność jazdy samochodem i obsługi granatnika przeciwpancernego i masa materiałów potwierdza, że na początku wojny wojska rosyjskie, które dodatkowo cierpiały na spore deficyty piechoty, ja przypomnę, że armia rosyjska rozpoczęła wojnę mając mniej żołnierzy w linii niż Ukraińcy, dostawała strasznie po tyłku. Kolejna rzecz, że Wojska Obrony Terytorialnej bardzo dobrze potrafią dopełniać działania czy Wojska Polskiego, czy Służby Granicznej, Straży Granicznej, w kontekście chociażby wojny hybrydowej, tak? To znaczy nie zawsze trzeba wysyłać od razu nasze elitarne, bo cały czas nie tak znowu liczne jednostki pancerne z zachodu i żołnierzy, prawda, z garnizonów, można wysyłać obronę terytorialną do pilnowania granic. Oczywiście wojsko i służba, Straż Graniczna jak najbardziej tutaj też pasują. Natomiast obrona terytorialna to bardzo dobrze rozwija. No i jeszcze jedna rzecz, tutaj bym dopowiedział do tego, co moi przedmówcy powiedzieli. Idea Wojska Obrony Terytorialnej to jest też idea pewnej militaryzacji. To jest idea pewnego takiego oswojenia przeciętnego obywatela z tym, że jest coś takiego jak służba wojskowa, ergo, że w którymś tam momencie państwo i naród będą wymagały, żeby przeciętny obywatel stanął w szeregi obrońców tego narodu. Tak? Tutaj to jest taka myśl zupełnie wroga pewnemu pacyfizmowi. Ja tylko zauważę, że ten pacyfizm bardzo szybko w Polsce wrócił. To znaczy w momencie, kiedy wojna wybuchła, oczywiście wszyscy
zgadzali się, że należy tak wzmacniać Wojsko Polskie i tak dalej, no ale nie minęło pół roku, a posłanka partii lewicowej dopytuje się, na jakiej zasadzie właściwie PiS twierdzi, że należy rozbudowywać armię i skąd oni sobie to wymyślili. Gazeta Wyborcza dopiero co na którąś paradę dopytywała się, kto zapłaci za zniszczony asfalt, po którym będą jeździły czołgi, no a samoloty też są złe, no bo płoszą biedne, prawda, zwierzątka domowe w miastach, tak, prawda, przy przekroczeniu bariery dźwięku, więc ten pacyfizm jest bardzo mocno osadzony. Idea Wojsk Obrony Terytorialnej, ona jest dość powszechna, bo kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, koniec końców, a przeszkolonych więcej. Jak najbardziej jest tutaj pewnym takim, przynajmniej częściowym, remedium. Dziękuję. Ja jestem zwolennikiem przywrócenia poboru powszechnego obowiązkowego dla wszystkich zdrowych mężczyzn oraz podstawowego przeszkolenia sanitarnego dla kobiet. Przyjęcia trochę modelu izraelskiego, można powiedzieć, tak mówiąc, w największym skrócie. On jest dość powszechnie znany, także tutaj chyba się nie ma co za bardzo rozwodzić. Należałoby również przyjąć rozwiązania dyskryminujące osoby, które odmawiają służby wojskowej ze względów ideowych. Świadków Jehowy, integralnych pacyfistów. Takie rozwiązania bardzo proste, które no, nawet przy uszczam warunkach Unii Europejskiej można było je przyjąć, na przykład takie, że osoba, która odmawia służby, nie może być zatrudniona w służbie publicznej. Ale oczywiście w momencie, w którym Unia Europejska się rozleci, to można pójść znacznie dalej. Ja jestem zwolennikiem tego, że osoba, która odmawia służby wojskowej ze względów ideowych, traci prawa obywatelskie. Przestaje być obywatelem, staje się przynależnym do państwa. Staatsangehörige. I tyle. Natomiast no, to jest tutaj zrozumiałe, że OC w ramach powszechnej służby też się człowiek uczy, tak? Naturalnie, że co jakiś czas powinny być szkolenia dla tych rezerwistów, no ale to jest też powszechnie znany fakt i oczywisty, żeby utrwalić nawyki, tak, przynajmniej do pewnego określonego wieku. No i tyle. Jak najbardziej powinna służba czy obrona cywilna zawierać takie aspekty bojowe. No dużo o Ukrainie mówiłem, no ale można popatrzeć na inne przykłady historyczne. Jeżeli mówimy o powszechności państwa podziemnego w Polsce w okresie II wojny światowej, no to pamiętajmy, że Polska wchodziła do II wojny światowej koniec końców posiadając 7 milionów przeszkolonych rezerwistów. 7 milionów, to znaczy ponad 20% obywateli Polski. Ja nie mówię, że wyłącznie Polaków, no bo też Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Niemców, no ale generalnie 7 milionów ludzi miało przeszkolenie wojskowe, dwuletnie przeszkolenie wojskowe, bo przed wojną służba w Wojsku Polskim obowiązkowa wynosiła 2 lata. Co powodowało, że państwo polskie, podziemne państwo polskie, było w stanie z miejsca tworzyć struktury militarne, struktury leśne i nie było tutaj żadnego problemu i było też w stanie ostatecznie w kampanii wrześniowej wystawić ponad 1 milion żołnierzy, bo ci żołnierze byli przeszkoleni. Jak duże problemy może, czy drugi przykład może mniej nam bliski, ale mi się wydaje, że bardzo dobry, ale też mało rzadko omawiany. Pamiętajmy, że jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw doby dwudziestolecia międzywojennego był Związek Sowiecki. W Związku Sowieckim istniał szereg, poza jakby służbą wojskową, szereg organizacji młodzieżowych, szereg organizacji paramilitarnych. Rosjanie do 1941 roku, czy do czerwca 1941 roku, w 1941, powołali pod broń 5 milionów rezerwistów. Co to oznacza? Że mieli 5 milionów ludzi, którzy stanowili większą liczbę żołnierzy niż oni stracili w całym 1941 roku. No ale to oznaczało, że ci ludzie po prostu mieli przeszkolenie wojskowe, elementarne. Potrafili użyć Mosina, potrafili zarepetować Digitariewa, wiedzieli jak się rzuca granatem. Nawet jeżeli to wojsko nie poradziło sobie może wybitnie, ponosząc ogromne straty też z winy dowództwa, no to Niemcy, kiedy stanęły pod bardzo podobnym problemem, to znaczy uzupełniania strat, nie miały czym tych strat uzupełniać. Armia niemiecka w 1941 roku straciła 800 tysięcy żołnierzy na froncie, zaczynając wojnę miała 50 tysięcy żołnierzy w rezerwie. 3 dywizje piechoty, ekwiwalent 3 dywizji piechoty, to była cała armia rezerwowa, jaką dysponowała III Rzesza, tak, na tak ogromnym teatrze wojennym. Więc patrząc na takie przykłady historyczne i patrząc na to,
do jakich działań i do jakich form realizacji polityki Rosji możemy być zmuszeni, to sama obrona cywilna, rozumiana jako na przykład likwidacja skutków nalotu, czy nie wiem, nawet użycia broni ABC, to jest za mało. Ludzie muszą być w stanie obsłużyć broń palną, zachować się na polu walki, to znaczy mieć elementarne przeszkolenie, w ramach którego będą wiedzieli, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna do nich strzelać, robią to, to i to, i to można w ramach właśnie, tak jak powiedział doktor Szczepański przede mną, w ramach właśnie takiej standardowej służby wojskowej. Ona nie musi być długa. Ja uważam wręcz przeciwnie, że służba wojskowa powinna trwać maksymalnie 6-9 miesięcy. Ale to jest ten okres, kiedy możemy te elementarne nawyki i umiejętności zaszczepić, bo armia jako taka, jeśli chodzi o wojsko, które siedzi, prawda, i niszczy czołgi czy lata dronami, to są wysocy wyspecjalizowani specjalci i operatorzy. Oni latami się szkolą. Natomiast pewne rzeczy w ramach tych 9 miesięcy, powiedzmy, takiej unitarki, jak najbardziej jesteśmy w stanie przekazać i nauczyć. I tyle. Dziękuję. Odnosząc się do tego pytania, po pierwsze, obowiązkowa służba wojskowa, właśnie unitarna, i uważam, że w takim położeniu geopolitycznym, jak ja Polska, o czym wspominałem, jest rzeczą konieczną. Tylko ja bym też zwrócił uwagę na nieco inną rzecz, mianowicie w latach, kiedy w Polsce, szczególnie mowa tutaj o PRL-u i tych latach 90., kiedy w Polsce była obowiązkowa służba wojskowa, to umówmy się jednak w dużej mierze był to czas marnotrawiony na różne jakieś zabawy pseudodyscyplinujące, takie jak szorowanie toalet szczoteczką do zębów, czy strzyżenie trawy żyletką. Natomiast uważam, że ten czas powinien przede wszystkim być maksymalnie poświęcony na wyszkolenie bojowe, czy to na poligonie, czy w jakichś innych formach, przede wszystkim zastosowania środków bojowych, głównie broni palnej, jak też innych, nauczanie po prostu innych ważnych umiejętności, które mogą się w trakcie wojny obronnej przydać. Więc podobnie jak powiedział przedmówca, aby to była służba krótsza niż drzewie bywa w Polsce, ale bardziej efektywna, żeby to po prostu były skumulowane zajęcia szkoleniowe rozwijające rekrutów, a nie powiedzmy odbębnienie tej służby, bo to by miało całkowicie z celem, byłoby to zmarnowanie czasu i poborowych, i kadry szkoleniowej, no i tak pieniędzy. Druga sprawa, uważam, że należy w szkołach wprowadzić rozszerzoną formę przysposobienia wojskowego. To jak wspominałem już na innej konferencji, tak zwane przysposobienie obronne, które teraz istnieje w Polsce, tak szczerze mówiąc, no jest taka proteza w ogóle jakiegokolwiek szkolenia, to obejmuje naukę stopni wojskowych, jakichś takich podstaw teorii dotyczących wojska. I ja na przykład rocznik 89 w trakcie nauki w liceum tylko raz byłem na strzelnicy i strzelałem z wiatrówki, więc to chyba nie muszę komentować. Nie twierdzę, że to była wina nauczyciela, tylko taki po prostu program nauczania w Polsce jest. Moje zdanie jest takie, że nawet już od 13 roku życia do zakończenia tej edukacji, czy to na poziomie zawodowym, czy średnim, należy prowadzić przede wszystkim naukę podstaw broni palnej, więc zajęcia na strzelnicy. Następnie naukę, i to może się przydać w różnych sytuacjach, bo czy to w trakcie wypadku, czy w trakcie klęski żywiołowej, wyszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Również oczywiście podstawy jakiejś wiedzy teoretycznej o taktyce wojskowej, nauka słuchania rozkazów, po prostu bycia częścią, takim trybikiem, jak to w armii trzeba być. Tutaj zastanawianie się też nad zagadnieniem, czy powinno być przysposobienie wojskowe takie samo dla chłopaków, jak też dla dziewczyn. No i patrząc się chociażby na współczesne wydarzenia na trakcie wojny ukraińskiej, armia rosyjska, czy jest Armią Czerwoną, czy putinowską, czy wcześniej była carską, nie bardzo się przejmuje konwencjami genewskimi, czy jakimiś ograniczeniami, więc tak mówiąc wprost, chyba nawet lepiej już, żeby w razie czego kobieta walczyła z bronią w ręku, niż żeby stała się seksualną zabawką zwyrodnialców od Kadyrowa czy od Wagnerowców. Więc uważam, że ten podstawowy zakres przysposobienia wojskowego powinien być dla ci obojga w szkole. Tak mogę jeszcze ironicznie powiedzieć, że skoro współczesna lewica i liberałowie tak bardzo dążą do równouprawnienia, to niech będzie równouprawnienie w nauce na strzelnicy, bo to nie jest coś, co kobiecie uwłacza jednak. Zwróciłbym jeszcze uwagę na trzecią rzecz, to właściwie przeglądając tam jakieś wypowiedzi na Facebooku ludzi cywilnych, w ogóle nie związanych z wojskiem, ale spotkałem się z taką dość ciekawą teorią, pomysłem, że w trakcie jakichś przygotowań obrony cywilnej ludzie, którzy na przykład z jakiegoś powodu
nie tylko nie są żołnierzami zawodowymi, ale też nie trafią raczej na front, aby na przykład byli uczeni jakiejś innej roli na zapleczach, na zapleczu frontu, więc na przykład rozszerzony jakiś program szkolenia, jak to powiedzieć, paramedyków, ratowników medycznych. Tutaj jeden z przedmówców zwrócił uwagę na ludzi, którzy na przykład będąc integralnymi pacyfistami czy jakimiś świadkami Jehowy, kwakrami, odmawiają służby wojskowej. To ja znam taki ciekawy przykład, że człowiek będący kwakrem był zmobilizowany do armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. No i ci, którzy się interesują jakoś religioznawstwem, wiedzą, że kwakrowie, kwakrzyni, jak to się odmienia, z założenia nie mogą nosić broni, nie mogą w ogóle żadnych służb wojskowej sensu stricte odbywać. No i ten człowiek stał się sanitariuszem, nawet dostał po kilku latach służby jako sanitariusz przy froncie, przy jakiejś jednostce amerykańskiej, na wysoki order Armii Stanów Zjednoczonych za ilość tam uratowanych ludzi rannych podczas działań wojennych. To jest coś, co można by w tą stronę iść, bo czy kobiety, czy ludzie, którzy z przyczyn światopoglądowych nie chcą podejmować służby wojskowej, mogliby na przykład mieć zastępcze szkolenie jako ratownik medyczny. I to przecież no, nie jest też to sprzeczne z jakimiś prawami człowieka czy prawami Unii Europejskiej, bo mowa o kształceniu ratowników medycznych jest cały czas, nawet w kręgach pozawojskowych. No i to myślę, że odnośnie tego pytania to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jak oceniam rolę NATO na obecną chwilę, biorąc pod uwagę brak w gruncie rzeczy sensowniejszej i bardziej konsekwentnej polityki obronnej III RP, oceniam dobrze. To znaczy, Ukraina nie jest w NATO, prawda? I Ukraina doświadczyła agresji. Polska jest w NATO, jakkolwiek NATO zrobiło bardzo dużo przez ostatnie 20 parę lat, żeby się rozbroić. Francja uzyskała armię w gruncie rzeczy zdolną raczej do interwencji byłych państw kolonialnych. Armia niemiecka obecnie jest w stanie wystawić być może 3 słabe brygady po miesięcznym albo 2-miesięcznym okresie mobilizacji. Wielka Brytania jest w stanie wystawić 1 i to dość słabo wyposażono, dlatego ten sprzęt, który NATO posiada, no jest mocno nie tyle może przestarzały, co źle konserwowany. Tak? Znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, w Bundeswehrze 70% śmigłowców bojowych nie jest w stanie latać. Dlatego, że jakby przez długi okres czasu, zwłaszcza po roku 2015, co właściwie jakby popatrzeć dłużej, to po roku 2008, po kryzysie, obcinano wydatki na wojsko w całym NATO. NATO zawsze, wiadomo, koszty ludzkie zostają, więc jedynie zawsze na wyposażeniu i na zapleczu. Ale z drugiej strony wojna na Ukrainie pokazuje, że NATO cały czas posiada bardzo duży potencjał uderzeniowy, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że Ukraińcy w pewnym momencie byli w stanie zatrzymać ofensywę Rosjan w połowie zeszłego roku 20-30 wyrzutniami HIMARS, a Jankesi mają kilkaset, my też mamy mieć kilkaset, no to zmienia troszeczkę układ rzeczy. Do tego pamiętajmy, to NATO posiada obecnie najnowocześniejsze lotnictwo, najnowocześniejsze systemy rakietowe, najnowocześniejsze systemy dowodzenia. Tak? To znaczy, my wiemy, że ani Rosja, ani będąca jej quasi sojusznikiem Republika Chińska nie mają takich systemów. Rosyjskie lotnictwo zresztą panicznie boi się starcia z lotnictwem natowskim, bo jeżeli w ramach wojny na Ukrainie stracili ponad 300 samolotów, a liczmy w zależności od rodzaju samolotu, przeciętny koszt takiego samolotu na 20 do 40 milionów dolarów, no to można sobie policzyć, ile w samym lotnictwie, a nie mówię tu o helikopterach, które mniej więcej drugie tyle wyniosło, ile Rosjanie stracili sprzętu, a dzisiaj produkcja samolotu trwała mniej więcej 4 do 6 lat takiego bojowego. Więc generalnie NATO jako pewien na obecną chwilę sposób odstraszania Rosji jest ok, ale dla nas jako nacjonalistów najważniejsze będzie budowanie Międzymorza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to, co dla nas jest najważniejsze, to budowanie sojuszu, którego państwa będzie coś łączyło w sensie geopolitycznym. NATO nie łączy w sensie geopolitycznym cel w obrony przed Rosją, bo Francja i Niemcy nie są zainteresowane wojną z Rosją, konfliktem z Rosją. Francja i Niemcy są zainteresowane handlem z Rosją. Wojną z Rosją zainteresowana jest Polska, nie w sensie oczywiście agresywnym,
ale w sensie obronnym, natomiast jesteśmy zainteresowani, no bo Rosja ma ewidentnie agresywne wobec nas zamiary, tak samo jak wobec Ukrainy, państw bałtyckich, ponieważ od wielu, nie lat czy dekad, ale wieków uważa pewne obszary za tak zwaną bliską zagranicę, czyli po prostu obszary, które w myśl kremlowskich dysydentów powinny być pod ich zarządem. No oczywiście to jest jakby aksjologiczny spór, więc dla nas Międzymorze oparte o twardy sojusz państw naszego regionu, czyli Polska, Ukraina, Rumunia, docelowo oczywiście Białoruś, państwa bałtyckie i też bardzo ważne państwa skandynawskie. Państwa skandynawskie, które bardzo mocno przyjrzały na oczy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, dołączyły już do NATO. Oczywiście to nie jest tak, że te państwa mają jakiś nie wiadomo jak wielki potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o marynarkę wojenną, ale przypomnę, Finlandia i Szwecja posiadają bardzo silne siły powietrzne, wyposażone w najnowocześniejsze samoloty. Finlandia posiada cały czas służbę stałą i bardzo duże zaplecze rezerwistów i zaplecze bojowe. Śmiem twierdzić, że w razie wojny Finlandia na froncie fińskim mogłaby się powtórzyć sytuacja z roku 40, ale tylko do marca, bez rosyjskiej kolejnej ofensywy. Poza tym pamiętajmy, w ramach sojuszu ewentualnego międzymorskiego flanka skandynawska daje nam jedno, daje nam wyjście na kierunek północnej Rosji. Rosja panicznie boi się utraty baz wojskowych i panowania nad północnymi kresami swojego państwa, bo to w ich rozumieniu, jak najbardziej słusznie, daje wyjście na całe to państwo. Jeden z głównych celów reform armii rosyjskiej po roku 2008 było przygotowanie się, i na razie zrealizowano tylko pierwszy etap tego, taki najbardziej podstawowy, przygotowanie się do obrony właśnie północnej flanki Rosji, bo Rosja najbardziej boi się działań NATO i kogokolwiek na tym kierunku. Jeśli chodzi o współistnienie NATO i sojuszu międzymorskiego, ja bym tak łatwo nie odpuszczał tego sojuszu natowskiego, bo jeżeli ma on pewien potencjał, a my ewentualnie bylibyśmy w stanie grać tam jakąś określoną rolę polityczną, tak jak się mówiło po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, że Polska gra tą, prawda, teraz pierwsze skrzypce, że się zwiększa nasze znaczenie, no to jak najbardziej mi się wydaje, że możemy przynajmniej do pewnego momentu w tym NATO być i starać się wyzyskiwać jego zasoby dla nas. Jeżeli w którymś momencie dojdzie już do takiego rozstroju, że albo się okaże, że NATO ma iść, znaczy krótko mówiąc, w którymś momencie pewnie dojdzie do konfliktu interesów Polski, jeżeli by Polska była rządzona przez powiedzmy siły narodowe, do konfliktu interesów z Niemcami, z Francją, z też pomniejszymi krajami będącymi w obrębie ich wpływów, no to oczywiście wtedy trzeba będzie się przystawić włącznie już na Międzymorze. Międzymorze też daje nam jeszcze jedno. W kontekście tych braków technicznych, braków technologicznych, o których mówiliśmy, a pamiętajmy, że są to braki i zapóźnienia na wiele dekad. Znaczy, musimy sobie uświadomić, że Polska ostatni swój własny czołg produkowała 80 lat temu. To był 7TP. Potem już tylko produkowaliśmy na licencji sowieckie czołgi, w dodatku nigdy nie najnowocześniejsze, prawda? Rosjanie Polsce nie udostępniali na najnowszych wersji T-55 czy T-72. Żeby to nadgonić, żeby być w stanie wyprodukować polski czołg trzeciej generacji, polski myśliwiec, który byłby odpowiednikiem dla F-35, to nie zrobimy tego sami. Nie mamy na to pieniędzy i nie mamy na to technologii. Natomiast jeżeli byśmy stworzyli konsorcja, a jest to praktyka obecnie powszechna na całym świecie, łączące siły różnych państw, na przykład Polski, Słowacji, Czech, które mają cały czas całkiem niezłe osiągnięcia w przemyśle obronnym, to wydaje mi się, że w ciągu 5-10 lat jesteśmy w stanie opracować i zacząć produkować takie elementy. A to zarówno ekonomicznie, jak i wojskowo jest zawsze lepiej produkować coś samemu, mieć swój sprzęt, który zna się, a nie polegać na produkcji i ewentualnej pomocy zagranicznej. Dziękuję. Jeśli chodzi o kwestię NATO, no to należy na samym wstępie zastanowić się, czym to NATO jest. No NATO powstało, jak wszyscy wiemy, jako sojusz wojskowy wymierzony w Związek Radziecki. Natomiast no, po tak zwanym upadku komunizmu, kiedy to powstał właściwie świat jednobiegunowy, przez jakiś czas na to jak gdyby straciło w takiej formie sens swojego istnienia. No i niestety, ale przez długie lata angażowało się, czy prowadziło raczej konflikty zbrojne całkowicie niesprawiedliwe i bezsensowne. Tu mówię nie tylko o, nieważne, może nie będę wszystkich tych wojen wyliczał, ale mam na myśli niestety też te wojny, gdzie byli wysłani polscy żołnierze. Dlatego my jako Obóz Narodowo-Radykalny byli zawsze krytyczni wobec obecności Polski w NATO, ale jednak sytuacja obecnie o tyle się zmienia, że
Ta coraz bardziej agresywna polityka Rosji powoduje, że niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre państwa NATO jak gdyby widzą sens powrocie do tego pierwotnego znaczenia NATO jako bloku państw celem wojskowego przeciwstawienia się Rosji. Problem jest w tym, że tak jak powiedział przedmówca, niektóre państwa NATO, szczególnie Niemcy i Francja, mają do Rosji zupełnie inną politykę niż Polska na przykład, czy Litwa, Łotwa, Estonia, gdyż ich interesy ekonomiczne, szczególnie w sferze surowcowej i energetycznej, są powiązane jednak z Rosją i no nie oszukujmy się, Niemcy szczególnie będą chciały do wolnego handlu z Rosją jak najszybciej wrócić, więc powiedziałbym tak, że NATO, gdyby miało stanowić sojusz wojskowy wymierzony w Rosję, no to nasza obecność w tym jak najbardziej ma sens. Natomiast stanowczo negatywnie oceniam te działania, które były przez NATO prowadzone między innymi na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach, też w innych częściach świata. Nie było to zgodne z interesami Polski na pewno. Zwrócił także uwagę na to, że Polska jako kraj frontowy NATO, kraj, który jest no, chyba najbardziej teraz przez Rosję oprócz krajów bałtyckich zagrożony, mogłaby trochę tą kartą mocniej zagrać, na przykład domagać się darmowego przekazywania pewnych rodzajów sprzętu wojskowego przez Stany Zjednoczone głównie, ale też inne kraje zachodnie będące w NATO, bądź też na przykład jakiegoś innego rodzaju koncesji na rzecz Polski, być może konwersję całości zadłużenia zagranicznego w niektórych krajach na rzecz zakupu przez Polskę artykułów zbrojeniowych, więc podsumowując, a tu jeszcze zwrócę uwagę na kwestię tego, no pytanie, czy NATO w takiej formie jak jest się długo utrzyma, bo tak jak powiedziałem, no są różne tendencje wśród różnych państw i to jest jak gdyby ciągnięcie podstawowe dwa kierunki, więc są państwa, które dążą do jakiejś formy ugody z Rosją, a są państwa, które przygotowują się, bądź chcą się przygotowywać na ewentualność wojny obronnej z Rosją, więc na koniec moje odpowiedzi sam powstaje pytanie, czy na to w ogóle na najbliższe lata w takiej formie jak teraz jest przetrwa. Dziękuję bardzo. Tak, Lord Ismay to był pierwszy sekretarz generalny NATO. Sformułował w jednym zdaniu trzy cele NATO. Utrzymanie Rosjan na dystans, utrzymanie Amerykanów w Europie i utrzymanie Niemców pod kontrolą. To jest ten cel NATO, o którym się najmniej mówi, a który też jest aktualny. Wszystkie te trzy cele obecnie są nadal aktualne, ponieważ Rosja powróciła do polityki imperialistycznej, Niemcy powróciły do polityki imperialistycznej realizowanej metodami pokojowymi, a Amerykanie są jedyną przeciwwagą dla Niemców i Rosjan, ponieważ dysponują bronią jądrową, którą dysponuje Rosja. My tą bronią nie dysponujemy. W związku z czym w obecnej chwili musimy być w NATO. Musimy być w NATO, ponieważ NATO jest po pierwsze nie tylko naszym sojusznikiem przeciwko mocarstwowi atomowemu, jakim pozostaje Rosja, mocarstwowi atomowemu, które przypomnijmy ma w swojej doktrynie wojennej zasadę użycia taktycznego broni jądrowej. Ale też NATO jest, jak dotychczas, narzędziem powstrzymywania budowy niemieckiego imperium w Europie. Obecnie Niemcy przyspieszają tą budowę tego imperium i tutaj pod tym względem także rola NATO rośnie. My jako polscy nacjonaliści, w przeciwieństwie do PiS-u, możemy o tym mówić, ponieważ PiS skrępowany doktryną, że ma być w Unii Europejskiej Polska, to oczywiście nie może mówić o tym, że tak naprawdę Polska ma dwóch wrogów terytorialnych. Są nim Rosja i Niemcy. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o NATO. Gdy mówimy o Międzymorzu, to pamiętajmy, że Międzymorze można budować do pewnego momentu nawet w ramach przecież struktur i UE i NATO. Przypomnę, że Trójmorze to jest takie Międzymorze w formacie europejskim, ograniczone wyłącznie do spraw infrastrukturalnych, no ale przecież to są struktury, które do pewnego momentu można budować pozostając w strukturach obecnych, w których jesteśmy, a na chwilę obecną alternatywy dla NATO po prostu nie ma. Dziękuję.
Tak, Polska powinna dążyć do posiadania taktycznej broni jądrowej, ponieważ mówiąc bardzo, bardzo krótko, gdyby to przynajmniej teoretycznie polskie pociski jądrowe mogły wybuchnąć we wrogich nam stolicach, to oczywiście byśmy byli traktowani inaczej. Przypomnijmy sobie przykład Ukrainy, która w 1994 roku za gwarancję bezpieczeństwa, które to przecież także Rosja podpisała, zrezygnowała z własnej broni jądrowej. Bardzo jestem ciekaw, co społeczeństwo ukraińskie obecnie o tym myśli. Jedynym powodem, dla którego moglibyśmy odrzucać posiadanie broni jądrowej, jest to, że gdyby istniała zasada, że ta, jeżeli my nie będziemy posiadali tej broni, to ona nie zostanie przeciwko nam użyta. Ale takiej zasady nie ma, ponieważ wiemy, że Rosja tej broni użyje, jeżeli uzna, że jej interes jest tutaj na tyle istotny, że tej broni będzie używać. Także dlatego, że pamiętajcie Państwo, iż imperializm rosyjski ma charakter nie wyłącznie imperializmu motywowanego racjonalnymi jakimiś interesami materialnymi, interesami geopolitycznymi, interesami gospodarczymi. Ten imperializm ma charakter religijny. I o tej komponencie trzeba bardzo mocno pamiętać. To też społeczeństwo, którego większość popiera politykę eksterminacji innego narodu, nie zasługuje na zaufanie i nie można liczyć na to, że oni, mając broń jądrową, nie użyją jej przeciwko nam w pewnym momencie. Oczywiście gwarancją, że nie użyją, to jest NATO i to, że Ameryka może, najogólniej mówiąc, zrobić im wielką krzywdę, gdyby użyli, ale też posiadanie własnej broni jądrowej zwiększa nasz margines możliwości. No tak bym to określił. Przy czym powiedzmy sobie jasno, margines możliwości nie wyłącznie w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Dziękuję. To jest dość skomplikowane pytanie, ale generalnie tak. Tylko broń atomowa oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, broń atomowa oznacza, że trzeba mieć doktrynę użycia tej broni. Po drugie, trzeba mieć przemysł, żeby tą broń wytworzyć. O ile nad przemysłem tutaj nie ma za bardzo co chyba dywagować, bo mówimy o obronności. Natomiast sama doktryna związana musi być z państwem rosyjskim. Ja się tutaj odwołam do tezy Jacka Bartosiaka o pewnej wyścigu w drabinie eskalacyjnej. Taki dość popularny termin, który pewnie każdy słyszał. Jacek Bartosiak jest teraz popularny w różnych mediach. Generalnie z Rosją należy rozmawiać twardo. Wszystkie przykłady historyczne pokazują, że jakiekolwiek próby ugody z Rosją, dogadywania się z nimi, kłamywania samego siebie, że Rosja się zmienia, są błędne. Rosja się nie zmienia, z Rosją trzeba rozmawiać twardo, ale żeby rozmawiać twardo, oznacza to, że jeżeli mamy drabinę eskalacyjną, gdzie na samym dole mamy stan pełnego pokoju, a na samej górze mamy użycie strategicznych głowic jądrowych, to jeżeli chcemy z Rosją rozmawiać twardo i chcemy cały czas być o krok przed nią na tej drabinie eskalacyjnej, czyli samemu dyktować warunki, to znaczy, że w pewnym momencie zaczyna się etap, w którym tą broń atomową trzeba posiadać. Ja przypomnę, że te wszystkie porozbrajane państwa, Francja, Wielka Brytania, poniekąd też Stany Zjednoczone, które mają obecnie, jak się ocenia, niewielkie możliwości na przykład przerzutu dużych ilości sił zbrojnych na duże odległości, cały czas mają jeden element, którego Rosja się panicznie boi. To są właśnie strategiczne głowice jądrowe. Wielka Brytania przykładowo posiada cały czas 3 okręty podwodne. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie one się znajdują, bo one są praktycznie non-stop w trakcie misji, których dowódcy mają na pokładzie po 16 głowic jądrowych o sile 50 megaton. Mają pełną dowolność w ich użyciu w razie rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, także w razie rozpoczęcia konfliktu i utraty łączności. To znaczy, można sobie wyobrazić sytuację, w której zaczyna się taki konflikt, okręt podwodny traci łączność z kimkolwiek, i od jednego człowieka zależy możliwość użycia tych 16 głowic. Przypomnę, 50 megaton to jest kilka tysięcy razy większa siła niż to, co spadło na Hiroshima czy Nagasaki. 50 megaton to jest coś, co zrealizowałoby wizję Dmitrija Głuchowskiego z metro 2033, to znaczy zlikwidowałoby prawdopodobnie życie w Moskwie. Rosjanie się tego boją, bo ilość tych głowic, prawdopodobnie stan ich możliwości technologicznych przenoszenia jest taki, że Rosjanie nie są w stanie tego
w całości swoją obroną antyrakietową pokryć. A to nawet jedna głowica, która przekroczy tą obronę, przynosi Rosji gigantyczne straty. Kilka takich głowic jest w stanie to państwo zlikwidować, bo jeżeli uświadomimy sobie, że spora część obrony opiera się na pewnych węzłowych punktach i kilku tak naprawdę dużych miastach, to tym elementem, który powoduje, że Rosja przykładowo tej broni atomowej nie używa na Ukrainie jeszcze, jest to, że NATO ją posiada. Rosja, tak jak tu dr Szczepański słusznie zauważył, ma coś takiego właśnie jak koncepcji użycia broni na przykład taktycznej. To się nazywa deeskalacja przez eskalację. To znaczy właśnie Rosja ma taką koncepcję, że ona tak wysoko wywinduje działania zbrojne taktyczną bronią jądrową, że po prostu Zachód nie będzie w stanie odpowiedzieć, ale to jest ten problem, że Zachód cały czas ma czym odpowiedzieć. I co gorsze dla Rosji, Zachód w dużej mierze wyzbył się taktycznych pocisków, czyli tych o sile kilku kiloton, które są w stanie powiedzmy zniszczyć poszczególne punkty oporu czy centra łączności. Zachód posiada wyłącznie praktycznie strategiczne pociski o sile kilkudziesięciu, kilkunastu megaton. To znaczy, że jeżeli Zachód już się zdecyduje odpowiedzieć atomowo, to na Rosję nie spadną pojedyncze rakiety, które zniszczą parę czołgów, tylko rakiety, które zniszczą kilka miast. Dlatego tak, jak najbardziej Polska powinna posiadać broń atomową, zwłaszcza, że w kontekście zarówno polityki rosyjskiej, przewidywanego konfliktu amerykańsko-chińskiego, co może spowodować odciągnięcie sił amerykańskich z Europy, jak i generalnie wyczerpywania się surowców naturalnych, upadku rosyjskiej polityki energetycznej opartej na handlu tymi surowcami, można się spodziewać pewnej utraty stabilności sytuacji politycznej. A wbrew pozorom broń atomowa jest tym, co będzie bardzo mocno tą sytuację jeszcze trzymała na pewnym poziomie, powyżej którego Rosja będzie bała się po prostu podjąć pewne kroki. Dziękuję. Ja podobnie tutaj jak moi przedmówcy zgodzę się z tym, że Polska powinna dążyć do posiadania broni jądrowej. To powinien być właściwie jeden z kluczowych takich punktów polskiej doktryny obronnej. No oczywiście tutaj również chodzi mi o wyrównanie jak gdyby na drabinie eskalacyjnej w relacjach z Rosją. Zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie nawet przy programie jakiejś bardzo intensywnej rozbudowy Wojska Polskiego, militaryzacji Polski, Polska nie będzie miała ani tak dużej ilości prawdopodobnie sprzętu, ani tym bardziej tak dużej ilości rezerw ludzkich jak Federacja Rosyjska, więc posiadanie broni jądrowej, to dążenie do posiadania jej w jak największej ilości byłoby czymś, co mogłoby trochę na naszą pozycję na tej drabinie eskalacyjnej wyrównać. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że taką kolejną dysproporcją między Polską a Rosją jest na przykład to, że w Rosji tak naprawdę i to od niepamiętnych czasów nigdy się nie liczono z życiem czy żołnierzy, nawet własnych czy cywilów. Dlatego no, mówmy się dla Rosji w sytuacji, kiedy przegrywała wojnę, nawet zmobilizowanie naprawdę ogromnej ilości ludności cywilnej, wysłanie jej na pewną śmierć na froncie, nie stanowi praktycznie żadnego problemu. A w sytuacji, jeśli nam naprawdę zależy nie tylko na tym, aby no, nie ulec tej Rosji czy tej presji militarnej, ale aby zrobić to czy to bezkosztowo, czy też jak najmniejszym kosztem życia Polaków, polskich żołnierzy, polskich cywilów, posiadanie tej broni jądrowej, chociaż nawet tej taktycznej, jako odstraszacza przed Rosją jest rzeczą niezwykle istotną. Zwróciłbym jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie Ukraina, przystępując do, ratyfikując tzw. memorandum budapesztańskie, wyrzekła się posiadania broni jądrowej na rzecz gwarancji granic ze strony mocarstw zachodnich, więc Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, ale do tego memorandum przystąpiła również Rosja, więc widzimy tutaj, że prawdziwym gwarantem suwerenności, nienaruszalności granic jest właśnie arsenał jądrowy, a nie traktaty międzynarodowe, które często się okazują nic niewarte. Dziękuję bardzo. No tutaj nawiążę do tego, co znowu mówił dr Szczepański. Jeżeli naszymi wrogami są Niemcy i Rosja, a są, to nie jest jakby rzecz nowa, to właściwie wynika też z historii, no to powinniśmy realizować intensywną współpracę z krajami antyrosyjskimi i antyniemieckimi, czyli w kontekście Rosji. Powinniśmy realizować to zarówno z tą współpracę z państwami bałtyckimi, ze Skandynawią, z Ukrainą, z Rumunią, ale także chociażby z Japonią. Tutaj przecież mamy bardzo ładne, wręcz piękne tradycje współpracy polskiego wywiadu. Chociażby tu wspomnę bardzo fajne wspomnienia Wacława Jędrzejewicza, który będąc attaché wojskowym w Japonii,
był jedynym dopuszczonym do japońskich tajemnic wojskowych związanych ze Związkiem Sowieckim, zagranicznym oficerem, on też prawdopodobnie związany z dwójką, więc pewnie też wywiadowcem. Tak? Tutaj Japonia i Rosja, przepraszam, Japonia i Polska przed wojną bardzo szeroko współpracowały, zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, także chyba po rozpoczęciu II wojny światowej ten wywiad polski i japoński miał trochę wspólnego. No właśnie, no bo łączyło nas wspólne zagrożenie. Dla nas zagrożenie Związkiem Sowieckim było czymś oczywistym, dla Japonii w gruncie rzeczy też. I efekt II wojny światowej w postaci kampanii mandżurskiej, zaboru Wysp Kurylskich i tragicznego losu jeńców japońskich w niewoli sowieckiej tak naprawdę tylko to potwierdził. Tak samo państwa kaukaskie pokroju Gruzji, czy także chociażby państwo jak Turcja, zbudowanym takim swoim, prawda, sojuszem Wielkiej Turcji, czyli chociażby Azerbejdżan, są jak najbardziej krajami, z którymi powinniśmy współpracować. I o ile daleki jestem od tego, żeby popierać Azerbejdżan w wojnie z Armenią, która w gruncie rzeczy nas nie specjalnie dotyczy, to jak najbardziej powinniśmy popierać Turcję i Azerbejdżan w kontekście antyrosyjskim. Oczywiście Turcja prowadzi tutaj politykę taką zahaczającą o pewną wielowektorowość, natomiast Turcja ma strategiczne konflikty interesów z Rosją. I o ile Erdogan jest całkiem skutecznym politykiem i generalnie polityka w dzisiejszych czasach zazwyczaj jednak, poza pewnymi wyjątkami, nie jest oparta na jednym tylko kierunku wrogości i zdarzają się sytuacje, że państwa na jakimś odcinku, prawda, relacji mają bardzo ostry konflikt, gdzie indziej mają ostrą współpracę. Natomiast jak najbardziej Turcja powinna być takim państwem. Zresztą wsparcie Turcji dla Ukrainy i przed, i w trakcie wojny jest tutaj jednoznaczne. Chociażby te słynne Bayraktary, tak, które Rosjanom do dzisiaj spędzają sens powiek. No a w kontekście japońskim, w kontekście niemieckim, no to oczywiście Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Przyznaję to z dużym niesmakiem, bo te państwa ideologicznie i politycznie, mam na myśli tutaj anglosaski kapitalizm, tradycyjny imperializm dla tych państw, nie są czymś, co nam się podoba, no ale to są państwa mające też strategiczne różnice zdań z Niemcami, zwłaszcza Wielka Brytania ma różnice zdań z Niemcami, to przecież był jeden z powodów istnienia frakcji Brexitu, który się ostatecznie dokonał, tak, że Wielka Brytania traciła pewne pole działania w Unii, zdominowanej przez Niemcy Unii Europejskiej, także jak najbardziej tutaj wręcz można nawiązywać do polityki prometejskiej, tak? To znaczy tak naprawdę nie tylko państwa, ale wręcz wszelkie siły odśrodkowe i wszystko, co jest antyrosyjskie, z definicji powinno być w kręgu naszych zainteresowań. Nie wiem, tu wyjątkiem mogą być jakieś takie naprawdę skrajne ruchy, powiedzmy islamskie czy fundamentalistyczne, z którymi rzeczywiście może niekoniecznie chcielibyśmy mieć coś wspólnego, chociażby ze względów wizerunkowych, bo politycznie mogą być całkiem skuteczne, co pokazała Czeczenia w latach 90. Chociażby Budionowsk, słynny rajd. Natomiast poza tym wszystko, co poważne, antyrosyjskie i antyniemieckie, powinno ex definitione być w kręgu naszych zainteresowań. Dziękuję. Tutaj podobnie jak moi przedmówcy zwróciłbym uwagę na to, że w dziedzinie polityki obronnej konieczna jest moim zdaniem ściślejsza współpraca Polski z innymi krajami Międzymorza, ale właśnie ze szczególnym uwzględnieniem tych krajów najbardziej antyrosyjskich, więc kraje bałtyckie. Także ciekawa jest tutaj ta północna właśnie flanka Międzymorza, Szwecja i Finlandia. To są kraje lewicowo-liberalne, natomiast należy zwrócić uwagę, że ich polityka obronna przez ostatnie nawet nie kilka, ale kilkadziesiąt lat była o wiele mądrzejsza od polityki polskiej. Niestety tutaj no, stan techniczny i poziom wyszkolenia ludności, szczególnie w Finlandii, jest no, imponujący, to muszę powiedzieć. Jak również to, że w Finlandii teraz Szwecja i to w Szwecji te zmiany na scenie politycznej szczególnie widać też, mają poczucie no, silnego zagrożenia ze strony Rosji. Następnie, no tutaj wspomniałem o krajach bałtyckich, też samo przez się rozumie, że też kraje leżące po części, a raczej po powiększej części na terenie dawnej pierwszej Rzeczypospolitej mają podobny interes geopolityczny jak i my przeciwko Rosji, ale także pewnego rodzaju tradycje historyczne i też bliskość kulturową w stosunku do Polski. Też bym zainteresował się no, z punktu widzenia geograficznego Polski egzotycznymi kierunkami, ale tymi krajami antyrosyjskimi, jakie kolega wspomniał, więc Turcja i Japonia, no,
z naszego punktu widzenia przede wszystkim rywalizacja turecko-rosyjska o dominację w basenie Morza Czarnego, jak też w Azji Środkowej, jest to szansa dla nas na to, że Turcja faktycznie, która prowadzi, to muszę powiedzieć też szczerze, bardzo umiejętną i elastyczną politykę zagraniczną za czasów Erdogana, stanie się takim krajem już ostrzu i jednoznacznie antyrosyjskim. Zwróciłbym także właśnie uwagę na to, że akurat zakup uzbrojenia od Korei Południowej jest szczególnie sensownym i istotnym krokiem, gdyż Korea Południowa nie ma z Polską żadnych rozbieżności geopolitycznych i ma również takich bliskich koniunkcji energetyczno-gospodarczych z Rosją, jak Niemcy czy Francja. To jest szczególnie istotne, bo na dzisiejszym polu walki nie wystarczy mieć ten samolot czy ten system rakietowy, ale kraj macierzysty, kraj producencki po prostu może zmienić kody dostępu do tego uzbrojenia i tak najnowocześniejsze, powiedzmy, rakiety niemieckie, francuskie czy amerykańskie w polskich rękach mogą stać się bezużyteczne, jeśli te kraje w trakcie, nie daj Boże, konfliktu zbrojnego polsko-rosyjskiego, no uznałyby jednak, że oferta rosyjska zachowania pokoju poprzez zdradzenie polskiego sojusznika jest czymś sensownym. To też może być dla atlantystów przykrą rzeczą. No ja atlantystą nie jestem, więc mogę powiedzieć otwarcie o tym. A administracja amerykańska będzie dążyła jednak do pewnego rodzaju normalizacji z Rosją. Z jednej strony z powodu na to, że głównym teraz wrogiem dla Stanów Zjednoczonych nie jest Rosja w obszarze Międzymorza, tylko Chiny w basenie Pacyfiku, więc no, porozumienie amerykańsko-rosyjskie wymierzone w Chiny byłoby dla Polski tragedią. Z drugiej strony zaś tutaj to, co moi przedmówcy mówili o, no delikatnie mówiąc, nieprzyjaznym podejściu Niemiec do Polski, no tak, tutaj zwróciłbym też uwagę na to, że dla administracji Bidena kluczowym sojusznikiem w Europie no nie jest Polska, tego chcemy, czy nie tylko Niemcy, więc pod naciskiem dyplomacji niemieckiej, gdyby Polska bazowała tylko na uzbrojeniu amerykańskim, też mogłoby dojść do czy to wyłączenia kodów dostępu do rakiet, czy do ograniczenia dostaw części zamiennych, czy też na przykład jakichś utrudnień w dostępie do kadry szkoleniowej. Tutaj również bym się odwołał do ciekawego, no obecnie zapomnianego przykładu prometeizmu. Z prometeizmem jest taki problem na przykład, że taki kraj, który no zawsze był krajem antyrosyjskim od długiej tradycji niepodległościowej, tożsamościowej, jak Gruzja, ma obecnie z tego celu ekipę rządzącą wyraźnie prorosyjską i postkomunistyczną. Natomiast no, ciekawym tu może być przykładem Czeczenia, bo gdyby na przykład powstał ruch niepodległościowy, separatystyczny w Czeczeniu, ale oparty nie o jakieś elementy ideologii dżihadu wspierane przez wahabitów, tylko na przykład ruch świecki odwołujący się czy to do Dudajewa, czy na przykład w takiej perspektywie historycznej, ideologicznej do świeckiego nacjonalizmu tureckiego bądź świeckich nacjonalizmów panarabskich. Byłoby to ciekawy kierunek operacyjny dla polskich sił specjalnych, bo tutaj się chyba ze mną słuchacze zgodzą, jeśli mają podejście antyrosyjskie, że wspieranie dążeń niepodległościowo separatystycznych w Czeczeniu byłoby to jak gdyby uderzenie w takie miękkie podbrusze Rosji, tak to można powiedzieć. Więc reasumując, większy sens w takim oparciu się o anglosasów widzę w tym, żeby, jeśli nawet byśmy wykorzystywali to, ten sojusz w NATO z Amerykanami, to jest ciśniejsza współpraca z takimi krajami jak Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Finlandia, no ale również Korea Południowa, Japonia i Turcja. Dziękuję bardzo. Tak, ja tu nie będę oryginalny, jeśli powtórzę to, co już moi przedmówcy wyartykułowali. Oczywiście poza anglosasami, z którymi współpraca jest koniecznością, to już o tym mówiliśmy odnośnie NATO, mówimy o krajach Międzymorza. Z nich trzeba wymienić Ukrainę i Rumunię jako kraje dysponujące po pierwsze największym potencjałem, po drugie no, własnymi tradycjami militarnymi, o czym też trzeba tutaj też wspomnieć. Białoruś po rewolucji narodowej, kiedy zostanie obalony tam Łukaszenka i zostanie wyłoniony narodowy rząd. O znaczeniu Skandynawii, Szwecji, Finlandii to już oczywiście moi przedmówcy mówili. Podkreślam wagę współpracy także wojskowej z Turcją, ponieważ pamiętajmy, że panturkizm i wielki Turan jest potencjalnym sojusznikiem Międzymorza.
takim ogólnym sensie. Wystarczy spojrzeć na mapę, gdzie są narody tureckie, których zjednoczenie proponuje koncepcja wielkiego turanu, panturanizmu. No i z kim to konfliktuje cały ten blok? No konfliktuje, to z mapy wynika, wiemy z kim, prawda? Z Rosją i z Chinami. Więc jak najbardziej perspektywicznie Turcja jest dla nas sojusznikiem, zwłaszcza, że taki uboczny skutek panturkizmu jest taki, że on trochę jednak zmniejsza rolę islamu w życiu społecznym, ponieważ w islamie no, nie ma narodowości, natomiast koncepcja wielkiego turanu, koncepcja panturkistyczna jest koncepcją par excellence narodową, nacjonalistyczną, etniczną, tak? Czyli jakby tutaj istnieje pewien potencjał zmniejszający wpływy religijne, z czego powinniśmy się tylko cieszyć w naszym wypadku. Tyle. Tak, ja bym zwrócił uwagę na to, że nie jest to nic nowego, bo wiemy tutaj wszyscy, którzy się interesujemy historią w ogóle wojny wojskowości, że współpraca pomiędzy KGB a lewackimi, anarchistycznymi również ugrupowaniami, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, miała miejsce podczas zimnej wojny i no może nie będę w taką teoretyczną wchodził, że rewolucja obyczajowa 1968 roku była inspirowana w Moskwie, ale była odpowiednio rozegrana przez Sowietów. Dlaczego? Dlatego, że te właśnie działania skrajnej lewicy, one dążą tak naprawdę do zniszczenia tożsamości narodowej, do zniszczenia poczucia potrzeby służby dla swojego narodu, swojego kraju, to raz, dwa, do upowszechnienia się, co się niestety stało już na całym zachodnim świecie, to w Polsce również, nie czarujmy się, myślenia pacyfistycznego, tutaj no, odwrót od fascynacji wojskiem, od silnej pozycji wojska, ale także w ogóle wychowanie młodych chłopaków na miękkich ludzi, niezdolnych do stosowania przemocy. To jest pokłosie nowolewicowych idei. No, zwróciłbym tutaj uwagę na wiele takich przykładów, kiedy to mniej bądź bardziej formalnie sowieckie bądź postsowieckie służby wspierały rozmaite skrajnie lewicowe ugrupowania na Zachodzie. Może tutaj odnoszę się na przykład do tego, że ta tak zwane Black Lives Matter, no to było była to pewnego rodzaju wojna hybrydowa Stanów Zjednoczonych wspierana według mnie i przez służby rosyjskie i chińskie, bo tutaj to chodziło o zdestabilizowanie sytuacji Stanów Zjednoczonych, wprowadzenie tam chaosu. Tak, uważam również, że środowiska skrajnej lewicy w Polsce też w dużej mierze mniej bądź bardziej świadomie są pożytecznymi idiotami FSB i GRU. Dziękuję bardzo. Tak. Ja się zgadzam z przedmówcą, że środowiska lewackie są wykorzystywane w różny sposób, bo nie chodzi wyłącznie o to, co nazywamy tak bezpośrednio działalnością wywiadowczą. Tak? Mówimy tu na przykład o agenturze wpływu, tak? To jest czymś innym. Mówimy tu o wsparciu różnych działań hybrydowych. Tak? Członkowie nie wiem, grupy Granica, którzy chcą, sabotują polski wysiłek Straży Granicznej obecnie, to nie muszą być formalnie agentami takiej czy innej służby, nie muszą mieć w papierach podpisanych zobowiązań do współpracy, tak? Tylko że jako pożyteczni idioci, bolesne idioty, mówiąc w języku oryginału, wykonują pracę na rzecz Kremla. Natomiast chciałbym tylko uczulić Państwa, że to nie jest tak, że tylko jedno środowisko, jedna strona jest wykorzystywane przez Moskwę. Moskwa potrafi grać na wielu fortepianach. Ja przypomnę tylko z doniesień medialnych, weźcie Państwo osoby skazane w Polsce, w III RP, za współpracę z wywiadem rosyjskim lub też takie osoby, którym postawiono oskarżenia. Więc osoby, które zostały skazane, no to zauważalne jest tam reprezentacja byłych funkcjonariuszy w WSI, tak? No tu jest jakby oczywisty kanał, to jeszcze ten postkomunistyczny, tak? No, słynny Mateusz Piskorski, któremu postawiono oskarżenie, nie został skazany, tak, ale przecież sprawa, zarzut jest, sprawa się toczy cały czas, no, też nie był to aktywista ze Skłotów, tylko zupełnie innego środowiska. Ja te przykłady pokazuję, żeby Państwa uczulić, że to nie jest tak, że Moskwa wykorzystuje wyłącznie jeden fortepian, ona potrafi grać na różnych fortepianach. Dziękuję.
Zresztą takiego stwierdzenia, że jeżeli Rosja wygrywa z kimś wojnę, i to jest taka przypadłość, którą można zauważyć od dobrych kilkuset lat, to Rosja prawie zawsze celuje lub myśli, że celuje w państwo, które zostało obezwładnione pod względem moralnym, pod względem politycznym, pod względem strukturalnym. Dlaczego Rosjanie byli tak pewni zwycięstwa na Ukrainie? No dlatego, że byli przekonani, że ich działalność agenturalna, ich działalność propagandowa, tak zwana wojna informacyjna, tak mocno podkopały wiarę w Ukraińców, w Ukrainę, że po prostu się to wystarczy mocniej uderzyć i to się rozsypie. Gdyby Rosja wiedziała, na co się pisze, to by tego prawdopodobnie nie zrobiła lub zrobiłaby kiedyś indziej. A co to oznacza? To oznacza, że Rosja kieruje się doktryną, wszystko jest wojną. To nie jest tak, że wojna zaczyna się w momencie, kiedy zostaje odpalony pocisk kalibri, uderza w stanowisko dowodzenia którejś z brygad. Wojna trwa cały czas, bo Rosja prowadzi te działania przeciwko nam na każdej możliwej płaszczyźnie. Jeżeli mówimy o wojnie informacyjnej, to jest to tylko znowu tylko pewien wycinek, tak? To znaczy ta tak zwana sfera poglądów, sfera mentalna, to dzisiaj jest tak naprawdę uważana za najważniejszą sferę. To znaczy, jeżeli przekonamy kogoś, że nie ma szans, że jest osamotniony, że tradycyjne punkty odwołania tożsamości są bezwartościowe, tak jak naród, jak płeć, etniczność, jak historia, to taki naród nie będzie w stanie się bronić, prawda? Dlatego tak, jak najbardziej Rosja jest w stanie prowadzić działania dywersantów, jest w stanie prowadzić wszystkie inne działania. To nie jest tak, że Rosja tylko wybiera sobie jeden sposób pod tytułem, prawda, ściąganie mężczyzn z Bliskiego Wschodu. Szybkie przeszkolenie na ulicach białoruskich miast, o czym swego czasu w Stowarzyszeniu Niklot mówił pan Walery Bujwał, i rzucamy, prawda, ich uzbrojonych w jakieś noże i kije na polską granicę. Rosja prowadzi działania na wielu płaszczyznach w sposób holistyczny i tak jak najbardziej jest w stanie współpracować z Polską skrajną czy ekstremistyczną lewicą, jak to tam sobie nie każdy warunkuje czy nazywa. No tutaj Piskorski związany z partią Zmiana, oczywiście oskarżony, nieskazany, jest pewnym przykładem symptomatycznym. No ale jeżeli spojrzymy na działania skrajnej lewicy, no to przecież skrajna lewica opiera się na tak zwanej ideologii antyfaszyzmu. Ja przypomnę, dokładnie na tej samej ideologii opiera się Rosja w tej wojnie. Przecież Władimir Putin na 3 godziny czy 4 przed odpaleniem pierwszych rakiet na Ukrainę wygłasza przemowę do swojego wspaniałego narodu, gdzie mówi, że idziemy walczyć z nazistami, z kijowską huntą, że tutaj się robi nazizm, nawiązał do, prawda, oczywiście wojny, wielkiej wojny ojczyźnianej itd., itd. To jest ta sama ideologia. Ona ma troszeczkę inne konotacje, prawda, inne kolory, natomiast główny trzon tego antyfaszyzmu jest identyczny. Tak samo jak Rosja chce zniszczyć wolny naród ukraiński przez ideologię antyfaszyzmu, tak samo na Zachodzie antyfaszyzm używany jest jako wytrych do niszczenia naszej tożsamości i naszej świadomości. Więc jak najbardziej, jeżeli popatrzymy, polskie na przykład środowiska antyfaszystowskie, które bardzo się kochają ze środowiskami, prawda, zachodniej antify, prawda, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej. Słuchajcie, sprawdźcie kanały informacyjne tych zachodnich antifiarzy, zwłaszcza do lutego, a nawet i teraz, do lutego 2022 roku, zobaczcie, kogo oni popierali. Oni popierali Rosję, oni popierali Ługańsk, Republiki Donieckie. Oni wprost mówili o tym, że środowiska ukraińskie to są środowiska neonazistowskie, no bo pułk, prawda, Ajdar, tak zwany pułk Ajdar, czy tak zwany pułk, przepraszam, batalion Ajdar, czy pułk Azow, bo to zawsze trzeba dodać tak zwane, mimo że są to formalnie istniejące i stworzone jednostki. Granie też oczywiście historią. W Polsce też przecież są takie środowiska. Mamy chociażby taką niszową grupę Polska Partia Robotnicza, nie wiem czy słyszeliście. Polska Partia Robotnicza składała swego czasu razem zresztą z działaczami Falangi, Pracy Polskiej i innych tego typu kremlowskich czy prokremlowskich grup, kwiaty czy jakieś tam coś pod ambasadą Rosji w rocznicę tych akcji w Odeście, prawda? Gdzie ukraińscy obywatele i nacjonaliści stłumili zamach stanu rosyjski, firmowany i finansowany przez rosyjski wywiad, rosyjskie siły specjalne, a to jest traktowane jako rzekoma zbrodnia. Tak samo jakieś tam listy protestacyjne są składane przez te same środowiska regularnie pod ambasadą
Ukrainy, ale znowuż przecież takie same sytuacje mamy na prawicy. No zresztą sam fakt, że ludzie, którzy odwołują się w ogóle do nazwy PPR, idą z ludźmi, którzy odwołują się do nazwy Falanga, no to pokazuje, że, jak powiedział dr Szczepański, Rosja gra na wielu fortepianach. Ja myślę, że nie jeden dziennikarz polski, publicysta, specjalista od faszystów, specjalista od nazizmu, od ekstremizmu okazałby się człowiekiem mocno powiązanym, nie mówię, że agenturalnie, w sensu stricte, w sensie, że podpisał lojalkę, ale powiązany bardzo mocno z rosyjskimi wpływami, czy to chociażby przez portal Strike.eu, który jest tutaj ewidentny, zresztą zablokowany przez polskie służby, no bo to już był taki ewidentny przykład, czy przez inne kanały prorosyjskie. Więc tak, jak najbardziej uważam, że Rosja wykorzystuje i obstawia zawsze możliwie dużo zawodników i bardzo często w czasie, kiedy są jeszcze nieznani. Bo nigdy nie wiadomo, kto za 5 lat, prawda, wykiełkuje, stanie się, prawda, chociażby takim Olszańskim, który jeszcze 10 lat temu no, był kompletnie, prawda, takim nieznanym, wręcz taką efemerydą kojarzoną przez bardzo wąskie grono ludzi. No dzisiaj jest to człowiek kojarzony w całym, prawda, państwie. Tak więc tyle ode mnie, dziękuję. Armia Obywatelska. To istniało w Polsce od bardzo dawna jeszcze, przecież pierwsza Rzeczpospolita teoretycznie opierała się na pospolitym ruszeniu, czyli ówczesnej postaci Armii Obywatelskiej, uzupełnianą przez siłę fachową, jaką była Armia Czynna. Pierwsza polska nowożytna konstytucja, Konstytucja 3 maja, definiuje armię jako armię obywatelską. I w tym kierunku powinniśmy, ten kierunek powinniśmy zachowywać. Armia jest częścią narodu, wyciągniętą z tego narodu, żeby tworzyła jego siłę fizyczną, siłę militarną, ale nie jest niczym innym jak narodem, tylko pewną jego emanacją, pewnym upostaciowieniem. Armia to jest naród pod bronią. Naród to jest armia. I utrzymanie koncepcji armii obywatelskiej, nie armii zawodowej, która prędzej czy później zawsze będzie na sprzedaż i która zresztą nie sprawdza się w konflikcie wielkoskalowym, konflikcie masowym, czy nie w pełni się sprawdza. Utrzymanie zasady armii obywatelskiej powinno być jedną z takich fundamentalnych zasad, jakim jako ruch narodowy powinniśmy się kierować. Dziękuję. A ja odwołam się do hasła, które oczywiście w Polsce, gdzie Polacy uwielbiają się samobiczować i wstydzić wszystkiego, było takie hasło kiedyś: silni, zwarci, gotowi. Czyli odwołajmy się do myśli sanacji. Sanacja, która stworzyła bardzo konkretną koncepcję obrony. Ja powiedziałbym, ta koncepcja obrony zadziałała we wrześniu 1939 roku bardzo dobrze. To znaczy państwo polskie nie było w stanie w tej konfiguracji, jaka się zadziała, zwyciężyć. Natomiast to wszystko, co miało zadziałać, mobilizacja armii, funkcjonowanie sojuszy, przygotowanie obrony terytorialnej, przygotowanie administracji państwa, przygotowanie grup dywersyjnych, przygotowanie narodu jako takiego do gotowości wojennej, także tak zwanego pokolenia Kolumbów, czyli wychowanie ludzi, młodych ludzi mających 18-20 lat, bo pokolenie Kolumbów w 1939 tyle miało, do tego, że jest nie tylko jednym narodem, ale że ten naród będzie gotowy w razie konieczności, a ta konieczność przyszła, stanąć w obronie państwa. Do tego silna armia, własny przemysł zbrojeniowy, czyli coś, czego Polska ze względu na zabory, na 120 lat zaborów była pozbawiona. Czyli do tego coś, co tak naprawdę nie jest bardzo zyskowne, jeżeli samemu się produkuje na własne potrzeby. Natomiast tworzone było w Polsce od podstaw. To, co wcześniej mówiliśmy, że Polska nie ma właściwie pewnych rodzajów sprzętu. Ja przypomnę, państwo, które było wymazane przez 120 lat, nie funkcjonowało jako swoiste terytorium z jednym prawem, językiem i nawet w sumie religią. Po kilkunastu latach ma jako jedno z czterech czy pięciu państw na świecie dwusilnikowy średni samolot bombowy, ma własne czołgi, ma własne samoloty, ma w pełni właściwie uzbrojenie oparte na własnej produkcji. Dzisiaj mamy praktycznie w większości uzbrojenie oparte na obcej produkcji. Przed wojną, właściwie z nielicznymi wyjątkami typu, nie wiem, batalion czołgów w brygadzie pułkownika Maczka, tak, tych francuskich, wszystkie te elementy były nasze, a więc odwołanie się do tworzenia, czy do świadomości, że
wszystkie elementy państwa, nie tylko armia, nie tylko obrona cywilna, ale wszystkie muszą być gotowe do przejścia na tryb wojenny, przygotowanie tego trybu wojennego i zadziałanie tego, czyli moment, prawda, taki jak mamy w filmie Westerplatte, gdzie podoficer mówi żołnierzowi nie trzęś się, po to tu jesteś, żeby się bić, to jest coś, do czego musimy dążyć. Dziękuję. Więc jeśli chodzi o wzorce w polskiej myśli politycznej, to ja bym się tutaj odwołał szczególnie do myśli politycznej przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, ze szczególnym uwzględnieniem myśli ogólnie publicystyki Mariana Reuta. Taki cytat, który chyba tutaj będzie najbardziej adekwatny, to jest definiowanie armii. Armia jest to pierwszy szereg walczącego zbrojnego narodu. Natomiast tak pokrótce się odwołując do jakichś wzorców zagranicznych, taki według mnie model doktryny obronnej, którym warto się szczególnie zainteresować też pod pewnymi względami, zainspirować, to jest model Finlandii. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o to, że jest to znacznie mniejszy kraj od Rosji, ale kraj, który mówi o potencjalnej wojnie obronnej z Rosją, a nie o kapitulacji. Jak powiedzieliśmy w trakcie konferencji, systematyczne szkolenie ludności cywilnej, budowanie kadry rezerwowej, jak też budowanie takich rodzajów wojsk, kupowanie takiego rodzaju nowoczesnego sprzętu, które w tej wojnie obronnej mogą się przydać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czołem wielkie Polska. Czołem.